Cztery Ewangelie w ogniu krytyki. W czterech Ewangeliach, które znajdują się na początku Nowego Testamentu, opisane jest życie, służba, przebłagalna śmierć, zmartwychwstanie oraz w niebo wstąpienie Pana Jezusa, Syna Bożego. Każdy ewangelista inspirowany przez Ducha Świętego przedstawia Jego osobę z innej perspektywy. Mateusz jako króla Izraela, obiecanego Mesjasza. Marek jako sługę Bożego i proroka. Łukasz jako Syna Człowieczego. Jan jako Syna Bożego. Ta krótka charakterystyka umożliwia nam zrozumienie różnic w sposobie przedstawienia osoby Pana Jezusa w poszczególnych Ewangeliach. Choć Ewangelie nie są najstarszymi pismami Nowego Testamentu, to zarówno z historycznego, jak i doktrynalnego punktu widzenia stanowią jego fundament. Dwóch ewangelistów, Mateusz i Jan, należało do grona 12 apostołów. Łukasz był prawdopodobnie jedynym autorem Ewangelii, który nie był naocznym świadkiem opisywanych przez siebie wydarzeń, lecz opierał się na relacjach świadków. Z tego nie można jednak wyciągać wniosku, że napisana przez niego Ewangelia jest mniej inspirowana niż pozostałe. Również i Łukasz w swojej pracy kierowany był przez Ducha Świętego, by spisać to, co mu przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa. Łukasza 1:2. Apostoł Paweł, z którym Łukasz współpracował, uznał Ewangelię Łukasza w pierwszym liście do Tymoteusza za święte pismo. Widzimy to w 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 18 werset i Łukasza, 10 rozdział, 7 werset. 1 Tymoteusza 5:18, albowiem pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. To jest z 1 Tymoteusza 5:18. Z kolei Łukasza 10 rozdział, 7 werset. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu. Zgodnie z dzisiejszą historyczno-krytyczną teologią, według której nie istnieją prawdziwe cuda oraz autentyczne proroctwa, nie może być również mowy o istnieniu Boga, który czyni te cuda i powołuje proroków. Rozpowszechniona dzisiaj historyczno-krytyczna teologia rości sobie prawo do wiarygodnego i naukowego wykładu Biblii. Metody, którymi się posługuje, to m.in. skrupulatne porównanie z innymi religiami, ludzkie doświadczenie oraz wyniki badań naukowych. Ponieważ prawdziwych cudów i proroctw nie da się w żadnym razie udowodnić w sposób naukowy, zgodnie z tą teorią nie może być mowy o ich istnieniu. Zatem Biblia nie jest objawieniem Bożym według tej teologii, lecz składa się z subiektywnych świadectw wiary różnych ludzi. Dla chrześcijan, którzy postrzegają Biblię jako Boże objawienie, oznacza to, że historyczno-krytyczna metoda współczesnej teologii po prostu degraduje Słowo Boże do poziomu słowa ludzkiego. W jej teorii Jezus z Nazaretu nie jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem, by umrzeć za grzeszników i ich zbawić, jak przedstawia go Nowy Testament, a zwłaszcza cztery Ewangelie. Historyczno-krytyczna teologia nie uznaje Ewangelii ani jako świadectwa naocznych świadków oraz ówcześnie żyjących ludzi, ani też jako pisma ludzi natchnionych przez Ducha Świętego, lecz jako dzieło wierzącej, kreatywnej grupy
późniejszego czasu. Fakt, że ewangelista Jan nazywa samego siebie naocznym świadkiem, 1 Jana, 1 rozdział od 1 do 3, nie jest uznawany, podobnie jak to, iż czterej ewangeliści pisali niezależnie od siebie i pod kierownictwem Boga. Zgodnie z tą teorią, Ewangelia Marka uważana jest za najwcześniej napisaną Ewangelię. Ewangelie Mateusza i Łukasza powstały rzekomo dopiero około 80 roku naszej ery i bazują na Ewangelii Marka oraz tak zwanym źródle Q. Wnikliwe badania wykazały, że owe rzekome powtórzenia i zadziwiająca zgodność z ewangelistą Markiem są tak znikome, że patrząc na tę tezę nawet literacko-historycznego punktu widzenia, nie może być mowy o współpracy obu tych autorów przy tworzeniu ich pism. Dla porównania posłużę się przykładem. Gdy w świeckiej literaturze trzech lub czterech różnych autorów podejmuje się napisania biografii tej samej osoby, należy się spodziewać, że ich relacje w przeważającej mierze będą zgodne, choć niektóre ich wypowiedzi z pewnością będą się różnić. Do dziś nie znaleziono najmniejszych śladów z źródła Q, ani w pismach ojców Kościoła, ani też w wykopaliskach archeologicznych. Nie istnieje również więcej dowodów na poparcie teorii, którą wyznaje wielu teologów, że Ewangelia Mateusza została początkowo napisana w języku aramejskim, a dopiero później przetłumaczona na język grecki. W rzeczywistości to tłumaczenie wszystkich czterech Ewangelii na język aramejski lub syryjski, chaldejski jest jednym z najstarszych zachowanych tłumaczeń. Gdyby Ewangelia Mateusza została rzeczywiście napisana w tym języku, to ciężko sobie wyobrazić, by już 100 lat później potrzebny był kolejny jej przekład. Najstarszym tekstem Nowego Testamentu jest znaleziony w Egipcie tak zwany papirus P52 z okolic 125-125 roku naszej ery. Jest to odpis Ewangelii Jana sporządzony w języku greckim, najwyżej 35 lat po napisaniu oryginału. Do chwili opublikowania tego niemalże sensacyjnego znaleziska historyczno-krytyczna teologia zakładała, że Ewangelia Jana ani nie została napisana przez apostoła Jana, ani też nie napisano jej pod koniec I wieku. Jej autorstwo przypisywano nieznanemu autorowi, który miał żyć pod koniec wieku II. Nawet około 80 roku naszej ery, kiedy to rzekomo miały zostać napisane dwie Ewangelie, Mateusza i Łukasza, żyło z pewnością jeszcze wielu naocznych świadków życia, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa. To nie do pomyślenia, aby ci wszyscy naśladowcy Chrystusa bez słowa krytyki i sprzeciwu przyjęli owe mity o osobie Jezusa z Nazaretu. Mimo to dzisiaj obstaje przy tym teologia historyczno-krytyczna. Dość szeroko rozpowszechnioną dzisiaj tezą jest ta, że wiara pierwszych uczniów, o których czytamy w czterech Ewangeliach, różniła się od przekonań apostoła Pawła. Dopiero on miał zmodyfikować wiarę uczniów i nadać im postać kościelnego chrześcijaństwa. Ale co o tym mówi Słowo Boże? Zarys chrześcijańskiej nauki podał już sam Pan Jezus w czasie swego życia na ziemi i możemy znaleźć odzwierciedlenie tego w czterech Ewangeliach. Jego synostwo, Mateusza 16:16 do 18. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce
Zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Jana, 5 rozdział, 51 werset. Przepraszam, Jana, 5 rozdział, 21 werset. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Jego śmierć przebłagalna, Mateusza, 20 rozdział, 28 werset. Mateusza, 20 rozdział, 28 werset. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I Mateusza 26, 28. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, którą się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Jego zmartwychwstanie, co widzimy w Mateusza 16 rozdział, 21 werset. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Mateusza 17 rozdział, 9 werset. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I jeszcze 23 werset. I zabiją go, ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmucili się bardzo. Jego wniebowstąpienie, Mateusza 26, 24. Mateusza 26, 24. Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o Nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. I Jana 14,2. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. Odkupienie zgubionych, Mateusza 20,28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I Ewangelia Jana 3,14. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Założenie Kościoła, Mateusza 16,18. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Przyjście Ducha Świętego, Łukasza 24,49.
A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Jana 7,39. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Jana 14,16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Następnie założenie, powtórne przyjście Chrystusa, by zabrać wierzących do domu. Powtórne przyjście Chrystusa, by zabrać wierzących do domu. Jan 14,3. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jego powtórne przyjście w chwale na sąd. Mateusza 25, 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Ustanowienie tysiącletniego królestwa, albo inaczej nowego przymierza. Mateusza 20, 23. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. Wieczna kara zgubionych, Mateusza 5,30. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Mateusza 25,41. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. I Mateusza 25, 46. I odejdą ci na kaźni wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I 36 werset. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Wieczna chwała odkupionych, Mateusza 25,46. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wielu rzeczy Pan Jezus nie mógł przekazać swym uczniom w czasie swego życia na tej ziemi, ponieważ Duch Święty
nie był im jeszcze dany. Jednak począwszy od dnia zielonych świąt, Bóg objawiał apostołom i prorokom Nowego Testamentu, wszystkie dalsze dotychczas zakryte prawdy, które ci spisali pod kierownictwem Ducha Świętego. Sam Pan Jezus wyjaśnił, dlaczego tak jest, mówiąc: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 12 wersetu. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. I mamy do porównania Jana, 14 rozdział, 16 werset. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Jak już zauważyliśmy, czterej ewangeliści przedstawiają Pana Jezusa z różnych stron. Podobnie jak w Starym Testamencie, cztery różne rodzaje ofiar przedstawiały typologicznie Jego osobę oraz dzieło. Ofiara całopalna, Jego oddanie dla Boga w śmierci. Ofiara z pokarmów, czystość Jego życia. Ofiara pojednania lub pokoju, Jego dzieło jako podstawę naszej społeczności z Bogiem oraz ofiara za grzech i winę w Jego przebłagalnych cierpieniach. Po pierwsze, ofiara całopalna. Oddanie Pana Jezusa dla Boga w śmierci. Po drugie, ofiara z pokarmów. Czystość życia Pana Jezusa. Ofiara pojednania, nazywana też ofiarą pokoju. Dzieło Pana Jezusa jako podstawę naszej społeczności z Bogiem. Po czwarte, ofiara za grzech i winę. Dzieło Pana Jezusa Chrystusa w przebłagalnych cierpieniach.